Przechodzimy do kolejnego punktu. To jest sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności. Pan jest upoważniony do przedstawienia sprawozdania. Ja chciałem przeprosić, bo nagła sprawa rodzinna rozbiła panu Bobińskiemu. Pewnie nie zdąży dojść tutaj w tym czasie na nasze zebranie. Więc w jego imieniu powiem tutaj państwu na temat pracy naszej komisji. Komisja odbyła się 13 o godzinie 18.30. Po przyjęciu porządku zapoznaliśmy się z pismami przychodzącymi do Rady, skierowanymi do komisji. Zebrani uczestniczyli przedstawiciele Straży Miejskiej i jak zwykle i Policji. Częściowo w pracach komisji na tym zebraniu uczestniczył również pan radny Sarnacki. Więc ponieważ może takie najważniejsze sprawy pokrótce, więc ponieważ na poprzednich naszych zebraniach ze Strażą Miejską zwracaliśmy uwagę na temat zanieczyszczeń, palenia odpadów i tego typu zanieczyszczeń środowiska i powietrza w Krakowie, pan przedstawiciel Straży Miejskiej przedstawił nam takie sprawozdanie dotyczące kontroli w tych tematach w latach 2010, 2011 i 2012. Ja powiem tylko krótko, bo to jest w tekście komisji i każdy może z radnych się zapoznać, że w sezonie 2011-2012 funkcjonariusze straży skontrolowali 156 posesji wspólnie z Wydziałem Środowiska Urzędu Miasta oraz dokonali 1193 samodzielnej kontroli posesji pod kątem spalania odpadów. Łącznie dokonali 1349 kontroli w 211 nieruchomościach ujawnili spalanie odpadów w piecach i w związku z tym nałożyli 143 mandaty karne na kwotę 16 400 zł oraz skierowali 10 wniosków do sądu i pouczyli 59 osób. To może tyle, bo tak jak mówię, ewentualnie jest to do zapoznania się. Dostaliśmy również pismo skierowane na ręce nas, wszystkich radnych dzielnicy 11. Może krótko, tylko to nie będę całego, ale może początek przeczytam. To jest pismo skierowane do nas od pana Macieja Kotarby, ratownika powietrznego, radnego dzielnicy 14. Pragnę państwa poinformować, że czujnik, który zakupiliście dla krakowskiego pogotowia ratunkowego, pomógł ratować dzieci czteroosobowej rodzinie oraz uchronił ratowników medycznych przed ogromnym niebezpieczeństwem. I tutaj pisze, że to była akcja 29 listopada. Wpłynęło takie zgłoszenie do centrum. Na miejsce wysłano dwa zespoły ratownictwa. Pierwszy był wyposażony w czujnik tręku zakupiony ze środków naszej rady. Stwierdzono stężenie czadu i tak dalej, no i pomogło uratować te osoby dzięki między innymi, że byli wyposażeni w ten czujnik. Kontynuując również na poprzednich posiedzeniach informował o tym pan Boweński. Staraliśmy się poprawić bezpieczeństwo i na niektórych skrzyżowaniach zainstalować lustra. W związku z tym pisaliśmy w tej sprawie do ZIKIT-u, jak państwo wiedzą, również te lustra były zainstalowane, ale tutaj staraliśmy się jeszcze jedno zamontowanie, to dotyczyło skrzyżowania ulicy Szorowica i ulicy Anderwowskiej. No niestety ZIKIT nie przychylił się do tej prośby, do naszego wniosku. Powiem krótko, napisał tutaj lustra drogowe wypukłe o zmniejszonym kącie obserwacji stosuje się w miejscach, gdzie stojące przy drodze budynki, słupy, drzewa ograniczają widoczność kierującymi pojazdami. Powyższy przepis nie ma zastosowania dla przedmiotowego miejsca, gdyż parkujące pojazdy nie są przeszkodami stałymi ograniczającymi widoczność. No myślę, że w tym temacie jeszcze będziemy poprzez zarząd komisji, będzie próbowała, żeby jednak motywować to, żeby to lustro było zamontowane. Tutaj dostaliśmy również pismo, odpowiedź od naczelnika Straży Miejskiej, od naczelnika oddziału z Mordowackiej dotyczące wjazdu pod blok Witosa 27.
dotyczyło tam między innymi, że na podjeździe brak wchodziło parkowanie, tutaj się zwrócił że na wskazanym podjeździe podbor nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych, parkowanie w tym miejscu jest zabronione. I jeszcze może, no i krótko w zasadzie, pan Sarnecki tam jeszcze, może pan powiedzieć, czy można... Jak tutaj pamiętacie państwo, dwa miesiące temu do pana naczelnika mówiłem, że za ulicą Estońską, czyli na początku ulicy Trybuny Ludów, na całej szerokości chodnika stoi 4 albo 5 aut, także w ogóle nie można z tej strony iść, schodzi się na jezdnię. I że rozmawiałem wcześniej już też z rejonową, ze Straży Miejskiej i pani rejonowa twierdziła, że jest to trawnik, czy tam raczej chodnik prywatny i że nie może Straż Miejska nic zrobić. No i ten przedstawiciel, jakiś kierownik wydziału od nas z Baltuchackiej obiecał, że weźmie wyciąg zgodę z innych, żeby sprawdzić, jakie są te działki i obiecał, że się zainteresuje tym tematem, że wdrożnie, czy tak powiem, że Może jeszcze na koniec pan Stanek. Nie, pan skończył sprawozdanie. Ale nie, jeszcze do sprawozdania. Ponieważ pan również jest członkiem komisji. Ja wiem, chciałem, żeby powiedział na temat tego. Ja wiem, ale to jest tak, że jest sprawozdanie. Rozumiem, że pan jest upoważniony do przedstawienia. No to tyle, dziękuję. Przejdziemy do dyskusji. Pan przewodniczący Stanek, jak ma ochotę, to dziękuję bardzo. Szanowny panie, szanowni panowie, przede wszystkim jest jedna dobra wiadomość, mianowicie ministry złożyli poprawkę do budżetu na 2013 rok. No i jest duża szansa, że znajdą się pieniądze na budowę dzielnicy 11. To jest to, ta poprawka została na razie odrzucona, więc będzie. To jest w autopoprawce. To jest w autopoprawce, czyli. No to jest duże, jeżeli budżet zostanie uchwalony, to jest duże prawdopodobieństwo, że to zostanie uchwalone. Całą dzielnicę ale na razie to jest wykonane na piaski, bo naszego projektu nie ma, bo trzeba go zrobić. Jeżeli chodzi o Dolę Buchacką, to musimy taki projekt zrobić, który jest sponsorem. To miasto porozumienie podpisuje, że to jest to dostarczy. Jest to porozumienie na zasadzie 50-50. Może to nie dokładnie nie tak 50-50%, ale są zadania podzielone, to ma co zrobić. No i tak to jest przeprowadzane, żeby na końcu się spełniło. No i ja trzymam kciuki państwa, też proszę o poparcie, jak do tej pory możemy się wyszyć. Jeżeli to jest autopoprawka, to praktycznie to nie jest w budżecie. To można wyrównać. Nie wiem, czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos, jeśli chodzi o kwestie związane z działalnością komisji i samorządności. Szanowni państwo, ja bardzo proszę o spokój. Ta dzisiejsza sesja będzie krótka, natomiast bądźmy zdyscyplinowani. Czy ktoś z państwa jeszcze w tym punkcie chciał zabrać głos?